Hejka, hej kochani, witam Was bardzo serdecznie z Miunitą. Ja, jak widać, czerwony nos. Właśnie troszkę posmarkałam się. Mieliśmy coś takiego, jeszcze, że są na przykład takie znaczki. No. Ja też mam z dwoma kropeczkami żelazko i woda 40. A to wiesz, 40 woda, to znaczy, że w 40 stopniach można prać. W pralce, ustawiasz sobie na temperaturę. Nie wiem. Przeszkadzało ci. Dobrze, rób sobie kocyka. Też kocasz? To ja ci zrobię, choć roszczę już napię włoski. Miutka idzie do szkoły, Lili już odprawiłam. A ja, tak jak wam powiedziałam, jakiś katar dostałam. Woda mi normalnie, leci mi woda z nosa. Ani nie. Tylko nie można papierem toaletowym smarkać, bo potem będzie szczypał nos jak nie wiem co. Nawet chusteczki muszą być mega mięciutkie. Wiem, wiem. Ona zawsze przy mnie. Przed sekundą obcięłam jej pazury. Udało się. O, zobacz co ona tu ma. Zobacz co ona tu ma. Miuśka, chciałabym pokazać, że ma taki piękny plecak. A w środku? Mija, my mamy czas, żeby pokazywać, co masz w środku? Troszkę tam czas mamy. Więc tak, taki notesik, którym się pisze bla bla. Dobrze. Rzeczy, to dostałam od mamy w Polsce. A tutaj dostałam od dziewczyn z Irlandii, jak u nas były, czyli od Ali i od Oliwki. A już sobie coś napisałaś? Tęsknię za mi. To Ala napisała. To ja. A, tęsknię za Alą z Irlandii, bo to najlepsza psia psiła. Od mi dostałam ten notes? Ali! A, ale ja myślałam, że to jest my i. A, od Ali dostałam ten notes. O Joko, ty jesteś kochana. I jeszcze zaczęłam sobie z Lili. Przylecą dziewczyny na pewno na wakacje. I nie wiem czemu, a to jest głupie. Dlaczego? Nie. Zuzia, Zosia, Zeon, Zdzisław, A na Z, na A, na C, na D, na E. Fajnie, fajnie. Dobra, już czasuj włosy. Molinda, co ty tam robisz? I ten plecak biorę na wycieczkę. Oka. Bo pani nam już planuje na Wielkanoc. Następną wycieczkę? No, jak będziemy grzeczni, jak już tutaj będziemy mieć zastępstwo. To jak będziemy wtedy, to jedziemy. Pokaż te pazury. Poobcinane pazury. Tak nie chcę, tak mnie gryzła właśnie. Nie lubi. Nie lubi. Poczekaj. Proszę. Poobcinane wszystkie pazurki, bo już znowu drapała. Biega tutaj, lata, ale i tak. Większy pies to ma szersze i tak mu jakoś nie rosną pazury, a mały psiak tu zawsze ma takie... Jeszcze mu wypadają kudły. Kudły wypadają i dużemu, i małemu. Dziś taki dzień jednych zajęć, nie mają dziewczyny, więc troszeczkę więcej czasu będzie po... O nie, nie pokazuj tego. Więcej czasu będzie po południu. Musisz się zgadać z Lili, żeby ona też sprzątała. No. Dobra. Jakie na to łóżko? Masakra. Jadomiks. U Lili to rzadko jest pościelane łóżko. Chodź, bo Molinda tu zaraz coś wyniesie. Poduszkę czy coś. Chodź, idziemy. Przyjdzie, będzie ścielać. No. A ja się nie będę musiała. No nie będziesz musiała? Dobra, idziemy. Kawa mi się robi. Zobaczcie, jaki fajny słoik mają. Wrzucają tutaj sobie pieniądze. Posprzedawały sporo zabawek. Sprzedają ubrania. Jeżeli macie ochotę coś kupić może, to link zostawiam wam w opisie filmu. Niech się kawa zrobi. Tak myślałam, że spienione mleko nie pójdzie, trzeba przemyć ekspres. Jednak poszło. Ale i tak muszę to wszystko poprzemywać. Także słoik zapełnia się powoli. No, ale dziewczyny, powiem wam, że dzielnie na przykład pomagają mi. Tak jak sprzedałam teraz takie dwie sukieneczki, może pokażę wam w ogóle jakie rzeczy. Po dziewczynach. Wszystko to, co w filmikach, to wszystko po dziewczynkach. O, na przykład takie dwie sukieneczki. Przed chwilą kolejna osoba kupiła taką bluzeczkę, spódniczkę. Ta spódniczka to jest nowa.
Może raz miał dziewczyny, zobaczcie. Nowiusieńka. One miały tyle ubrań, tyle rzeczy, że no nawet nie założyły tego. A, ale w tym Lili albo Mia w tej sukience, już nie pamiętam która. To lubiła chodzić taka letnia, na fuercie na pewno w filmikach widzieliście. Te, które są takie, wiecie, gorsze, to po prostu Pawłowi dałam na szmatę. Parę takich ubrań mam, które mógłby ktoś nosić, ale tak mi głupio trochę, wiecie, z jakąś plamą, a nie chce mi się bawić w zapieranie. I tak nie wiem, leżą, po prostu leżą. Jak coś tam byście chcieli więcej, to dajcie znać na Instagramie. Tutaj słoik zapełnia się. Drabinki chcą dziewczyny na ogrodzie. Już taki plan sobie mniej więcej zrobiłam, tylko nie wiem jaka wielkość tych drabinek. Maliszka, chodź. Siedzi sobie Malinda. Jesteśmy szczęściarzami. Ostatnio z Pawłem byliśmy na spacerze. Tak. Mało co chodziliśmy, ale ta pogoda taka też jest dziwna, bo raz jest ciepło, raz zimno i nie wiadomo jak to wszystko. Paweł już 2-3 tygodnie taki podziębiony jest. Ja się trzymam ostro, jeszcze w tym roku w ogóle nie chorowałam, no i teraz kataru dostało. Przeszło. Przeszło, przeszło. Nie da się tak, żeby nie przeszło. Tak samo jak jedno dziecko chore, za chwilę na pewno będzie drugie. Byliśmy na spacerze i powiem wam, taki jeden znajomy, można powiedzieć znajomy, bo ma psy, a jak ktoś ma psy i ja idę z Molindą, ja zawsze prawie zagadam. Jak zobaczę, że osoba jest chętna do rozmowy, to zawsze zagadam. No rozmawiam z ludźmi, w Irlandii to słuchajcie, to mieliśmy nawet takie spotkania, nie wiem, 10 psów było. No i my staliśmy, spacerowaliśmy, jak wiecie, za domem miałam takie piękne łąki i tam było bardzo dużo psów. No a ja z Randunią nigdy się nie bałam, no z Malindą to tak powiem wam, z różnymi psami to bym tutaj się obawiała, bo ona jest mała, szczekająca, boi się, zaczepia psy, a później ucieka i przy mnie przy nodze. Także musimy też na jakiś spacer taki iść, jak będzie, widziałam gdzieś u nas spotkanie z psami, to z Malindą też pójdę. Ale co tam się chowasz tu? Nie chowaj się, Maliszka. Chcesz iść? Chcesz sobie iść? To sobie idź. On często jest na działce, buduje sam dom. Ma 3 takie małe pieski. Akurat tak jak chodziłam, kiedy ma wolne, buduje sam dom. I porozmawialiśmy, powiedział, że będzie miał płaski dach. Ja mówię, o, no to jakbyś coś chciał, to my już mamy wszystko ogarnięte, zrobione, może jakieś ekipy potrzebujesz, to śmiało możesz do nas pisać, damy ci namiary. I powiedziałam, gdzie mieszkamy, jakby tam czegoś potrzebował, żeby po prostu do nas zapukał. Ostatnio tak idziemy, wiecie, no zima była, tak na te dłuższe spacery z Molindą nie chodziłam. I mówię, ojejku, dawno się nie widzieliśmy. On mówi, no właśnie, w ogóle was to już bardzo dawno nie widziałem. I mówi, że w sumie sam też tutaj nie byłem. Ja mówię, oj, a co się stało? Pogoda, mówię, zimno. Mnie to się nie chciało aż tak daleko chodzić w takie zimno, jak śnieg, chlapa. I wiecie, pod lasem jak chodziłam, to zawsze błota pełno. I taka umorusa nawracałam, że musiałam to wszystko wyszorować. Mi się nigdy tego nie chciało, więc aż tak daleko nie chodziłam. On mówi, nie, słuchajcie, chorowałem. Chorowałem, miałem guza. My z Pawłem w szoku, mniej więcej w naszym wieku, chłopak. Jak to guza? No słuchajcie, bolała mnie głowa, bolało mnie oko od środka, no i tutaj znaleźli guza. Ale od razu z Pawłem zamarzliśmy. Po prostu tak to nas szokowało, że wszędzie dookoła słyszymy, że komuś coś się dzieje. Od razu widzimy siebie. Paweł mówi, jaj, widzę siebie, widzę dziewczyny, że płaczą. Ja mówię, ja też widzę, że nie wiem, coś z piersiami na przykład, cokolwiek chorego, ale widzę już siebie. I jak wracaliśmy, to ja mówię, wiesz co, jesteśmy szczęściarzami. W ogóle ten, kto jest zdrowy, to w dzisiejszych czasach jest szczęściarzem. Mieć chore dziecko to jest coś okropnego. Samemu chorować, no to wiadomo, że też jest coś strasznego. Ja się tego najbardziej boję. Boję się zachorować na jakąś ciężką chorobę, bo wiecie, jakieś tam drobnostki to jest, pikuś, to co miałam z zębami. O, właśnie tego wam nie powiedziałam, więc znajdę chwilę i również wam popowiadam. Muszę się przygotować z rekwizytami do tego filmu. Choroby najbardziej się boję, dlatego pieniądze i cała reszta, no wiadomo, są potrzebne, ale jak jesteś zdrowy, to wszystko możesz. Dlatego badajcie się.
chodźcie na rutynowe badania. Ja co roku wszystko po prostu jak leci robię, mam tak grudzień, styczeń mniej więcej. Wszystko sobie ogarniam i no na razie wszystko jest ok, ale co to będzie? Mam nadzieję, że będę cały czas zdrowa. Chciałabym, żeby dożyć tego wieku rodziców 65 do 70 i to by było super. Ale człowiek ma marzenia w dzisiejszych czasach, żeby dożyć emerytury. No powiem Wam, że przeraziłam się, bo dookoła słyszę, że tu ktoś chory, tu ktoś poważnie chory. No on, słuchajcie, chłopak buduje, to taki jak Paweł. To taki sam człowiek jak Paweł, coś robi, ogarnia, nagle się okazuje, że jest ciężko chory. Chciałam Wam to powiedzieć, żebyście nie przejmowali się jakimiś bzdurami, pierdołami. Tylko pomyślcie o sobie, o Waszym zdrowiu. Z gotowania dzisiaj nie będzie nic ciekawego. Pomidorówę mam z wczoraj, upiekłam indyka i indyk jest na kanapki, ale pomyśleliśmy sobie z Pawłem, że w sumie możemy grubsze plasterki pokroić i będzie również na drugie danie, także jak tam będę już robić, to Wam pokażę, jak mi pięknie wyszło. Już drugi raz robiłam pieczonego indyka, pieczonego tak naprawdę w Waromie był robiony, więc wyszło super. No i co? Pakuję tutaj ciuszki, te co mam, naszykowane, pieniążki wrzucam, już mi leci z nosa, masakra. Pieniążki wyrzucam, te co dziewczyny zarobią. No i kurczę, muszę zrobić dokładny projekt drabinek. Niedaleko nas mieszka taki znajomy, który właśnie ogarnia tego typu rzeczy, więc może jak zrobię projekt, to wiecie, trochę taniej może wyjdzie. No zobaczę. Najpierw trzeba zapełnić ten słoik. A trzeba naprawdę dużo, kurczę, w dzisiejszych czasach wszystko tak dużo musi kosztować. Nie robię jakichś mega wypasów, ale tak, żeby miały cokolwiek dziewczyny, bo jest cały czas chlapa, błoto. Tutaj nie ma dookoła nigdzie placu zabaw, tak żeby mogły sobie iść na pieszo. Przypomniało mi się, często też pytacie się, co robię z dziewczynami, że one tak mało chorują. Słuchajcie, przede wszystkim to jest zdrowe odżywianie. W McDonaldach nie bywamy, chyba że Lili jedzie na obozie w długą trasę, no to zawsze przystanek jest McDonald. No i teraz to już nawet burgera zje, ale mija w dalszym ciągu. Dla niej to są tylko frytki, jeżeli już i to naprawdę parę razy w roku. Także ja staram się, mam tego Thermomixa, więc wykorzystuję. Zapłaciłam kupę kasy za niego, więc wykorzystuję go. I też oczywiście tam w przepisach jest ogromna ilość cukru. Zawsze daję pół albo jeszcze mniej, bo dla nas to jest mega słodkie. Śmietany jak są 30, ja mówię, Jezu, 30, Boże, jakie to będzie tłuste. Daję nawet 18, połowę tego jogurt naturalny i jest super dla nas dobre. Więc staram się dużo gotować i no żeby zdrowo jadły. Jedzą słodycze, jedzą chipsy, są już wiecie w takim wieku, że nie ma tak, że nie pozwalam, ale też nie codziennie. Jest weekend, gdzie mogą coś sobie zjeść, tak jak na przykład w piątki albo w poniedziałki, jak chcą. Czasem im daję w poniedziałek, czasem w piątek pieniążka i sobie w automacie mogą kupić, po 5 zł dostają co tydzień. Mogą sobie kupić czy chrupki, czy batona, czy cokolwiek, wydać nawet wodę, no, bo wydają na co chcą i tu nie zwracam im uwagi, ale na co dzień, najważniejsze jest, żeby na co dzień zdrowo dzieciaki jadły. Jeżeli już coś złapią, zawsze inhalacje. U nas inhalacje to jest podstawa, siadają, ale już są tak przyzwyczajone, że zakładają maskę na twarz. No i przede wszystkim witaminę D, to jak już czuję, że są takie trochę, wiecie, kiepskie, to zwiększam witaminę D. Witamina C jest zawsze, tak jak ja na przykład też na zęby muszę pić witaminę C. I co tam jeszcze im daję? Tran teraz biorą dziewczyny. No i w sumie tyle. Jeżeli wieczorem już są, wiecie, takie trochę przymęczone, żeby im się lepiej oddychały, zawsze posmaruję im maść majerankowa tutaj pod nosem. Wcześniej to smarowały, słuchajcie, cały nos, usta i tak szły spać, rano się zmywały, ale wystarczy trochę pod nosem. Wikiem przesmaruję plecy, klatkę piersiową i tak naprawdę tyle. Dziewczyny nie chorują mi prawie nigdy. Jeżeli jest temperatura, od razu daję 38, od razu daję od gorączki, to jest 1-2 dni i im przechodzi. Nie ma, że jakoś mega ciężko chorują. Nie,
Nie, ale wydaje mi się, że tą odporność mają. Po szkole nie siedzą w domu. Zawsze jakaś taka rutyna jest, one mają bardzo dużo ruchu, bardzo dużo ćwiczą i do tego muszą dobrze zjeść. Staram się, aby to było, wiecie, dużo warzyw. U mnie nie ma problemów z warzywami, mija paprykę trochę. Motywuję ją zawsze do tego, mówiąc, że papryka jest taka soczysta, że tak jak ugryziesz, to jest taka chrupka, no spróbuj mi Junita, albo mówię, to szybko zjedz z kanapką, no i powiem wam, że działa to. Później na przykład zjesz sobie z hummusem, ona, mamo, no z hummusem, ale Lili na przykład lubi bardzo, więc tutaj z wiekiem przychodzą te smaki i dużo warzyw, dużo owoców, źle się czujemy, jeżeli na przykład w koszyku w kuchni nie mam pomarańczy, jabłek, czy banana jakiegoś, ale zawsze są borówki, jakieś cytrusy, mandarynki, no teraz wiadomo jaki jest sezon, więc jemy to, co jest dostępne. Ostatnio kupiłam melona, to słuchajcie, tak, pokroiłam tylko i wszyscy zjedli. Dobrze kupować owoce, od razu je obierać, kroić i wystawić i każdy, stary, młody, każdy zje. Zupkę i chlebek stostowany moje zrobiłam. Moje oszczędności, które zbierałam z rano, jak byliśmy gdzieś na dworze, na WF-ie, zobaczcie. Dobra. Co uzbierałaś? Lugaczka, jakaś naklejka, gotówka i coś takiego. Wow, jest i Lileczka wróciła ze szkoły. Hejka. Wita się z Molindą. Co ona ci zrobiła? Dobra, bo ja miałam tam gumkę i mnie lizała cały czas, a potem mnie wzięła gumkę i uciekła. Możesz. Lindo. Ale duży salon bez tego airtracka, nareszcie. Można żyć. Bo wy nie wiecie, co ja robię. Ale co sama się odpokoju? Ma, co codziennie robię rano? Bierzemy kot swój z łóżka i mama nas bierze na barana i przynosi na kanapę. I kocykiem opatulone dziewczynki jeszcze sobie leżą i odpoczywają, tak? Mama robi się. No. I zawsze dźwigam i jedną, i drugą. Teraz dźwigałaś tylko mnie. Obrałam ziemniaki. Towarzystwo, zobaczcie, co tu się dzieje. Malinda sobie tu, Lili na podłodze, Miunita dopiero ćwiczyła, o jest, położyła sobie matę, a Molinda co chwilę zabawki przynosi, przecież ja je chowam. Chowam do klatki i non stop przynosi kolejne. Super. Ja już mam inną bluzę, bo się upaćkałam. Chcę ci powiedzieć, że Lili dostała 6 z angielskiego. Wczoraj wieczorem siedziałyśmy, a Miunitka dostała 6 z matematyki. No ja nie wiem. Lili, brawo! Ja nie wiem, dziewczyny, no nie wiem, co tatuś dzisiaj wam pozwoli zrobić. Albo będzie was masował. Chyba najlepsza nagroda. Powiedziałam tatuniowi, że dostałeś 6. Ale tatuś dostała też 1, tak przy okazji, żeby nie było za dobrze. Dostała. 1 łatwiej dostać niż 6. 1 łatwiej dostać niż 6. 1 też dostała z przyrody, bo jej wypadły kartki. Odrabiała pracę domową, bo pamiętam. Ale wypadły jej kartki z ćwiczeniówki. Jak to się stało, Lili? Nie wiem. I wydrukowałam jej. 4 strony ćwiczeniówki musi poprawić 1. Ale mama, to są małe, co mi wydrukowała. Takie same są, tylko po prostu ma 4. Nie są same. No przecież nie będziesz przyklejać do ćwiczeniówki, tylko schowasz sobie z boku. Ja nie wiem, gdzie te strony zgubiłaś. Z środka jej się wyrwały. A odrabiała, bo pamiętam, że się pytała, których rzeczy nie można pożyczać. Akurat to było ostatnie ćwiczenie, tak? A to jest indyk, o którym wam mówiłam. Cieniuteńko się kroi. Pyszny. A grubsze kawałki może być na obiad. Też pyszny. Dobra, dobra, dobra. Paweł, czy tylko zamieniamy? Ja z nimi lekcję. On robi obiad. Odszedł od obiadu, poszedł do lekcji. Robimy pierwszy raz taką suróweczkę z kapusty pekińskiej i koperku. Ciekawe, jak wyjdzie. A ziemniaki wykipiały nam już za 4 razy. No i Mariolenę muszą zjeść kapustę pekińską. Mama, patrzę, patrzę.
Wow. Jadź. A weź tak powolutku i spróbuj jeszcze niżej. Dupkę nie w tak, nie wygina się tak bardzo. Nie wygina się. O, tak, tak bądź. Cały czas tak prosto. No. Ciężko, prawda? Super. Super, trenujesz siłę. Posmarowałam sobie usta z trzema błyszczykami. Straszna wariatka. Hejka, właśnie robimy teraz włosy. Panienka, trzy razy błyszczyk. Gimnastyka. Trzy kolory. A trzy kolory? No. Mija, dawaj te włosy robimy, chodź. Jeden cały biały, jeden biały z sukienkami i jeden różowy. Ona znalazła na boisku tym zielonym dwa złota, ja złotówkę, którą włożyłam do słoika. Gdzież? Czy na boisku już w Polsce znajdziesz? No. A ja siedzę. Tobie też włosy zrobić, no. Lili? Nie mogę, się bądź. A nie wiem. Chcesz? Nie mogę, co się bądź. Ubrały się szmatki, wrzuć do suszarki, proszę. Dzięki. Ale szmatek się nie słyszy. A która to jest pralka? Mama. A która to jest suszarka? Mama, ja nie. Mija tak ostatnio. Hello. Tyle czasu tu mieszka i ona nie wie, która to pralka. Ojejku, Mija, ty mi przynieś, mam już trochę malutką chusteczki. Przynieś mi jakąś chusteczkę. Okej. Już taka mokra, mamusieńka. Mogę kawałek czekolady? O. Nie. Tu już nie ma chusteczki. Wiem. U mnie w gabinecie to masz mi przynieść od razu pięć. Okej. Okay. Włączyłaś? Nie. Ja nie umiem włączać. Włącz byle co. Ale pomoc. Ale pomoc tych dzieci w dzisiejszych czasach. Powiedziałam, że będą sobie same wstawiały prania i same będą suszyły. Dzięki. Już coś tam się zawirowało. Włoski pięknie zrobione, ale im rosną. Już takie długie. A Mijunitka to ma takie grube włosy, że jak robię jej jednego warkocza, to ciężko mi zleść. Mijutka? Tak? 9 minut. Aha. I matematyka, dobra? Okej. Okay. Dotarłyśmy do tego, czekamy na Mijunitę, byłyśmy w sklepie, na zakupach. Ili naciągnęła mnie, ja tak zdrowo wam mówię o odżywianiu, a naciągnęła mnie na... Gabanosy. Gabanosy i bułę. I już zjadła. Dobra, możesz lecieć po nią, która godzina? Pisze toś. Zobaczcie, jakie fajne prace dzieciaki tutaj na plastyce robią. Jest moje słoneczko. Odbiera kurtkę, buty. Mijutka zawsze numerek ma naszykowany. Hej, słoneczko. Jak było? Fajnie, chciałam dziś matematykę? Tak. Okej, okay. Ja jeszcze pójdę szybko. Dobra, dawaj. Potrzymam się. Przebiliśmy ściąganie z gumą i pani dodała na relację na Facebooka też. O, super, zobaczymy. Wow! Lileczka, ubieraj się szybciutko, szybciutko. Ja też skorzystałam. Też skorzystałaś? Dobra, Mijunita. Ubiera się. Co? Bardzo. A to jest godzina? No, jeszcze jest czas. Czapeczka. I dzięks. Lecimy. Dobra dziewczyny, pasy zapinać. Mama, kupiłaś kabanosy. No. Fajnie. I buła tu dla ciebie też jest. Lili, daj bułę. Gdzie masz? Ja mam gdzie? A tu mam, no. Nie, to puste. Jajku, proszę, buła. Czekaj, muszę wyjąć. Lili, mnie naciągnęła. Ale ja nie zjem tej całej buły. No to na pół sobie weź. Ze mną. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Do zobaczenia na następnym filmiku. Pa! I boli też wasz żywno. A gdzie ona? No tu kury. A tu kury. Pa, pa! Z obciętymi pazurami.